Witam serdecznie podczas 15. balu sportowca, podczas którego przyznane zostaną nagrody prezydenta Chorzowa w dziedzinie sportu. To jest ta chwila, kiedy możemy się w takim większym gronie spotkać. Ci, którzy na co dzień uprawiają różnego rodzaju dyscypliny sportowe, ci, którzy pracują z zawodnikami, czyli szkoleniowcy, ale też wiele osób, które żyją sportem na co dzień. Jest to doskonały moment do tego, żeby podziękować za wszystkie te starania, które rozsławiają nasze miasto, bo jak wiemy, Chorzów od lat słynie z dobrych wyników sportowych, to się nie zmienia. No a też przy okazji życzymy wszystkim tym, którzy tutaj goszczą u nas, sportowcom i tym, którzy z różnych powodów nie mogą w tym dniu do nas dotrzeć, sukcesów w nadchodzącym roku. Duże wyróżnienie, zwłaszcza przed tym, co mnie czeka. Może mnie nic nie czeka, ale może mnie czeka coś ważnego i no, jest to duże wsparcie i taka cicha nadzieja. Wiem, że nie działam zupełnie sama. Oczywiście, że ktoś gdzieś tam się tym interesuje i może samo zainteresowanie nie jest mi potrzebne, ale jeżeli wiem, że jest to wsparcie i że mogę dalej jeszcze trenować i jeszcze parę lat gdzieś tam coś z tego wyciągnąć, jeśli chodzi o wyniki oczywiście, no to jest mi łatwiej. Za 2 miesiące no, podejmuję walkę o minimum, ponieważ termin zdobywania wyniku na minimum olimpijskie upływa z końcem kwietnia, także w kwietniu musi się wszystko rozegrać. Karolina Nowak, Agnieszka Rabinis i Marta Szutwa, nasze młode zawodniczki gimnastyczne. Sport spełnia wiele funkcji, to nie jest tylko forma wyżycia się, czy wykazania, czy zainteresowania wykazania, pokazania swoich emocji, ale to również jest funkcja wychowawcza, bardzo ważna. Stąd w Chorzowie sport to jest pojęcie, które tak naprawdę, czy dziedzina, która tak naprawdę zaczyna się od przedszkola, od najmłodszych. Sądząc po ilości klubów sportowych, uczestników, osób zapisanych w WKS-ach młodych, to jest potężna armia, no, mam nadzieję, że przyszłych wyczynowców, chociaż nie na tym powinniśmy się skupiać, bo dobrze, jeżeli również uprawiają jakąś dyscyplinę sportową, no, chociaż niekoniecznie muszą być w przyszłości olimpijczykami. Złotą statuetkę otrzymuje pan Waldemar Formani. Wieczór. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Jest mi niezmiernie miło, że po raz trzeci mogę odebrać inaczej, czy nie mogę odebrać tej nagrody. Zostałem wyróżniony przez władze miasta, przez pana prezydenta za rozwój też piłki, myślę, i w tym mieście, i rozwój miasta, pokazanie tego miasta naszego w Polsce. Niestety nie mogę osobiście tej nagrody odebrać z powodu rozgrywanego meczu we Wrocławiu. Myślę, że będzie okazja uścisnąć dłoń i podziękować osobiście, także jeszcze raz serdecznie dziękuję za to wyróżnienie i mam olbrzymią satysfakcję, że po raz trzeci udało mi się tą nagrodę zdobyć. Dziękuję bardzo. Są żelazne, można powiedzieć, kandydatury, które w danych kategoriach, czy to szkoleniowych, czy w osiągnięciach sportowych radzą sobie znakomicie w ostatnich latach i już po tę nagrodę sięgały. Ale są też takie osoby i takie zespoły, które po raz pierwszy o to miano i o tą nagrodę starały się w tym roku. Więc tutaj na pewno były takie momenty, kiedy mieliśmy jako członkowie komisji trudne zadanie i różne zdania. Więc momentami było tak, że wśród tych nominowanych rzeczywiście Niewielka różnica głosów decydowała o tym, kto ostatecznie w tym roku statuetkę odbierze, ale jesteśmy przekonani, że ci, którym nie powiodło się w roku bieżącym, w przyszłym mają ogromne szanse, aby stanąć tutaj w świetle Jupiterów i tę nagrodę odebrać. Szanowni Państwo, srebrną statuetkę otrzymują w tej kategorii pani Gabriela Zalewska i pani Danuta Sodowska. Bardzo ważne wyróżnienie i przede wszystkim zaskoczenie dla nas, bo nie spodziewałyśmy się tej nagrody. Tym bardziej miło, że jest to druga nagroda. Dają wiarę w dalszą działalność, ale są jakby w inny sposób docenieniem naszej działalności, która już się odbyła, która już się stworzyła i która już jest, a są namacalne dowody tego, że są sukcesy. Dzieci wyjeżdżają na zawody ogólnopolskie, międzynarodowe. Tutaj dziewczynki wyjeżdżają na Mistrzostwa Świata do Stanów Zjednoczonych, więc jest to taką i zachętą, i jakby zakończeniem jakiegoś cyklu.